Katie Mary, nadszedł czas, żeby nauczyć się nowego hasła króliczków. Jesteśmy gotowe. Dziewczyny, tylko nie zepsujcie tego. No wiesz ty co? Dziewczyny, nie kłóćmy się, zaczynajmy. W-I-G-E-R-A-N-A, wygrana! Króliczki są najlepsze! Chłopaki trenują, poczekajmy aż ich trening się skończy. Nie mogę się doczekać, chodźmy już teraz. Chłopaki, czekajcie, to z kim się mam spotykać? Z Mary? Tak, z Mary. To dla mnie coś nowego. Jesteśmy koszykarzami, więc musimy mieć cheerleaderki. Musi być wszystko jak dawniej. Króliczki są super, króliczki są najlepsze. Króliczki wygrywają. No dobra, to co, idziemy chłopaki? No jasne. Witamy najpiękniejsze cheerleaderki. Dziewczyny, jesteście dziś takie piękne. Mary, jak ci się podoba w króliczkach? W-I-G-E-R-A-N-A, wygrana! Chłopcy, po co przyszliście? Mamy trening, dziewczyny są zajęte. Fajnie jest, Max. Diana, wasz trening zaraz się kończy. Kitty, a mogę ci postawić gorącą czekoladę w kawiarni? Mary, ja ci też kupię. Chłopaki, mamy teraz bardzo napięty harmonogram i w ogóle nie mamy czasu na związki. Diana! Dziewczyny, mamy napięty grafik. To prawda, słuchajcie Diany. Smajlik, Diana się popisuje. Chłopaki, zgadzamy się. Diana, możemy na minutę? Smajl, powodzenia. Czekamy na ciebie. Smajl, czego chcesz? Diana Timur podkochuje się w Kitty. Max w Mary. Może wrócimy do naszego związku? Smajl, nie. I powiedz znajomym, żeby nie flirtowali z dziewczynami, bo mamy bardzo napięty harmonogram. Diana, ja wiem, że mnie kochasz. Ja ciebie też kocham. Zobacz, ile razy mi wybaczyłaś. Nawaliłem, ale wybacz mi ostatni raz. Smajl, a co robisz, żebym ci wybaczyła? Nic, dosłownie nic. Zacznij coś robić, a potem mogę pomyśleć o tym, czy ci wybaczę. Tak, dziewczyny, tu macie pędzle. Tylko musicie je umyć. Muszą być zawsze czyste. Umyjemy ci pędzle. A jak zrobić smoky eyes? Chcę poderwać futbolistę Dimę pięknym makijażem oczu. Spokojnie, wszystko ci pokażę. Żenia, a ty kogo chcesz poderwać? Ewa, zerwałaś z nim, nie obrazisz się, co? Nie obrażę się, ale nie będziecie długo razem, jest dziwny. Z tobą było dziwnie, ale ze mną będzie fajnie. O, witam nowe cheerleaderki, żaby, zielone. O, jak tam wasza forma, dobrze? Nie ciśniecie nowy strój? To kiedyś była moja spódniczka. Nie, Jana, teraz to moja spódniczka. No i co, nowe cheerleaderki żaby? Powiecie kilka słów do szkolnego artykułu, czy nie macie nic do powiedzenia? A co ja mogę powiedzieć, żaby są najfajniejszymi cheerleaderkami w tej szkole? Tak, tak, widzę, że jesteście najfajniejszymi cheerleaderkami. Jak chcecie, mogę dać wam kilka lekcji. Widziałam, jak skaczecie. Dzięki, Jana, nie chcemy lekcji od byłej cheerleaderki. Słuchajcie, dziewczyny, nie ma byłych cheerleaderek. Może będziemy trzecią drużyną cheerleaderek w tej szkole, a wtedy stracicie swoje miejsce. Guźce, co? Cicho, nie potrzebujemy konfliktów. Jana, czemu guźce? Bo to żaby. No tak. Dziewczyny, słyszałyście, czemu mnie trzymałyście? Mamy już dwie drużyny cheerleaderek w szkole, niepotrzebna nam trzecia. Spokojnie, nie będą cheerleaderkami, mamy już dwa zespoły. A co jak będą? Nie wiemy, co im chodzi po głowie. Blondie Smoky Eyes? Nie będzie smoky eyes. Treningi 3 razy dziennie. Blondie, 3 razy dziennie, to za dużo. Blondie, nie rozkazuj, nie jesteś kapitanem. Musimy trenować, musimy być najsilniejsze. Browasty, powiedz mu coś, czemu nie chce nas obsłużyć? Ajs, długo mamy czekać, obsłużysz nas w końcu. Sałata, zapłać w końcu. Chyba, że ty, Browiasty, zapłacisz za swoją dziewczynę. Browasty, nadal nie spłaciłeś długu? Halo, Ajs, przecież dałem ci kasę w zeszłym tygodniu. O jakim długu mówimy? O jakim długu mówimy? Czemu nic nie wiem? O jakim długu, tak? Mówimy tutaj o 2500. Co to, o czym on mówi? Ostatnio wszystko wydałem. A, bo byłam tutaj z moimi przyjaciółmi i wszystkim stawiałam. Bo wiem, że mój chłopak jest bogaty i za wszystko zapłaci. Aha, stawiałeś swoim przyjaciółkom. No to teraz ty za to zapłacisz. Ajs, czy on mnie zostawił? Tak, więc teraz ty mi spłacisz dług. Patryk, jesteś taki silny, masz fajną rękawicę. Julie, wreszcie kupiłeś soczewki, tak się cieszę. Tak, kokoszonek, też się cieszy. Aj, zdasz na menu? Moja dziewczyna wybierze to, co dobre. I najdroższe. A to będą dobrzy klienci. Lubię, jak zamawiałem najdroższe rzeczy. Karina, cześć, jesteś taka piękna, długo cię nie widziałam. Patryk, latte. Karina, nie mówiłaś, że będziesz z przyjaciółką. Zielona, idź sobie stąd. Karina, jesteśmy przyjaciółkami, zapomniałaś?
Zielona, pamiętam jak umawiałaś się z Browastym i mnie porzuciłaś. Idź sobie. Oto homar. Homar w kremowym sosie. Jest pyszny. O, dobra. Patryk, a Gigi wie, że flirtujesz z Kariną, kiedy ona jest w obozie? Tylko spróbuj napisać Gigi. A jest, przynieś latę zielonej. Tylko do innego stołu. Rozumiem. Teraz to co innego. Jesteście taką uroczą parą, a Gigi jest do bani. Czuli, jestem w szoku. Karina i Patryk flirtują. Kokoszonek, a dla mnie czekoladowa kremówka. Czuli, nie będzie czekoladek. Ryżowe chipsy ci kupię. Ice, ryżowe chipsy i dwa soki, proszę. Słuchajcie, kto zatkał toaletę na pierwszym piętrze? Dzień dobry, nauczycielu Mike. Dzień dobry, pytam jeszcze raz, kto zatkał toaletę? Nauczycielu Mike, czemu od razu my? Są też cheerleaderki, koszykarze, futboliści. Nauczycielu Mike, to prawda, najczęściej spędzają czas na dole, w toalecie. Już ich o to pytałem. To nie oni. A co tam wrzucono, nauczycielu? Daj mi wody, Ice. Piórnik. Cały szkolny piórnik. I kto go będzie wyciągał? Na pewno nie ja, nie nauczyciel Mike. Karina, czemu tam wrzuciłaś ten piórnik? A gdzie miałam go dać? Karina, jesteś okrutna, biedna Gigi. Diana, prosimy! A niech to dziewczyny. Szczerze mówiąc, jestem w szoku. Nasz zespół właśnie powstał ponownie, a wy się bawicie w jakieś związki. Diana, bo ja tak bardzo lubię Timura. A ja nigdy nie umawiam się z koszykarzami. Postaw się na moim miejscu. Tak bardzo lubię Maxa. Dziewczyny, nie rozumiecie? Mamy nowy zespół. Musimy trenować i trenować, żeby stać się silniejsze. A może chcecie, żebyśmy okazały się gorsze niż żaby? Pamiętajcie, związki i trenowanie nie idą w parze. A tak przy okazji, Nat, jak u ciebie i Aisa? Diana, jeszcze nijak. Mam taką sytuację jak ty. Nie wiem, czy wrócić do Aisa, czy nie. Nat, widzę, że stałaś się mądrzejsza. Dobra robota. A wy, dziewczyny, nie płaczcie. Jeszcze będziecie miały czas na związki. A jak opuścicie cheerleadering, nie będzie odwrotu. Diana, czyli koniec twojego związku ze Smilem? Powiedz, że ze Smilem koniec, a się uspokoimy. Dziewczyny, nie poruszajmy tematu mnie i Smila. Nie chcę o tym mówić. To dla mnie trudne. Diana, rozumiemy to. Króliczki rządzą, króliczki są najlepsze. Króliczki są najfajniejsze. Wspaniale, dziewczyny, króliczki są najfajniejsze. Ale króliczki nie wybierają związków ponad cheerleadering. Kto potrzebuje związków? Chłopaki, a co tutaj robicie? Mieliście spotkanie? Zejdźcie z drogi, dajcie nam przejść. Idźcie tam, mamy krótkie spodniczki, a musimy iść na górę. Diana, ostatnia rozmowa. Porozmawiajmy jeszcze ostatni raz. On mówi naprawdę serio. A o czym chcą z nami rozmawiać? Dziewczyny, ta rozmowa dotyczy mnie. Śmiało, Dima. Ostatni raz pytam, będziesz moją dziewczyną? Tak, to naprawdę ostatni raz. Ostatnio odpowiedziałam, Dima. Nie będę. To wszystko na marne, Diana. Tak, Blondie z żab z nim flirtuje. Może coś tam wyjdzie. Kev, planujemy związek. Dziewczyny, słyszałyście? Dima tu przyszedł i opowiada mi o jakimś związku. Coś planuje i czeka na moją zgodę. Dima, nikogo nie interesuje twój związek. Dokładnie, przepuśćcie nas. I nie zaglądajcie pod spódniczki. Dobra, Dima, chodźmy, tu jest nudno. Diana, w ogóle to na ciebie nie wpływa? O nie, dziewczyny, słyszałyście to? Mój mózg po prostu nie może tego znieść. To nie powinno się wydarzyć. Chłopaki, nie mamy czasu na związki, tylko treningi nam w głowach. Dajcie przejść cheerleaderkom króliczkom. Kev, nasz plan znowu nie zadziałał. Dima, mówiłem ci, powinieneś się umawiać z Blondie. Wtedy Diana zrozumie, że cię straciła i będzie chciała wrócić. Kev, wiesz przecież, że Blondie jest ode mnie o całą głowę wyższa. Dima, rozmiar nie ma znaczenia w związku. Mówię ci, umów się z Blondie. Wyobrażam sobie, futbolista ja i Blondie. Nie, Kev, rozmiar na pewno ma znaczenie. Smilik, wyluzuj! Nas też prawie rzuciły. Widzisz, że Diana jest przeciwna związkom. Skupiałem się na sporcie, nie mają czasu na związki. Nie, no wam łatwo mówić. Umawiałeś się z Kitty? Nie, nie umawiałeś. A ty umawiałeś się z Mary? Nie, nie umawiałeś. A ja z Dianą umawiałem się prawie cały rok. Prawie cały rok. Max, oni naprawdę się spotykają tak długo? On trochę przesadza. Umawiali się, potem rozstali. Umawiali, rozstali. Umawiali. Ja ją kocham, chłopaki, wiecie? Kocham ją. Doradźcie mi, jak mam odzyskać Dianę? Jak ja odzyskam Dianę, to wy możecie też mieć związki. Może by tak pluszowy miś albo czekoladki? Timur, to już kiedyś było. No nie wiem, co jeszcze można. Dobra, mam jeden pomysł, ale jest dosyć dziwny i głupi. Max, nie ma głupich pomysłów. Dawaj, co tam masz?
Leila, jak znowu trafimy do szafek, to po prostu wyjdę. Jana, cicho, posłuchaj ich pomysłu. No Max, jest taki sobie, ale chyba nie mamy wyjścia. No, strzegałem, że jest taki sobie. Znam dziewczyny, są bardzo wrażliwe. Diana na pewno na to poleci. No dobra, chodźcie, chyba nie mamy innego wyjścia. Nie no, Leila, on tak uderzył w szafki, że w uszach mi zaczęło piszczeć. Jana, teraz nie o to chodzi. A o co? Słyszałaś, co powiedział o tym pomyśle? I? Chodźmy. Okej. Wow, dziewczyny, patrzcie tylko. Patryk z Zieloną i Kariną, to coś nowego. Diana, patrz, Dima z Blondie. To znaczy, że to prawda. Dima, jesteś taki fajny. No, życzę im powodzenia. Diana, jesteś zazdrosna? Nie, nie jestem zazdrosna o Dimę. Diana, nie martw się, oni nie są parą. Dokładnie, ona jest od niego o głowę wyższa. No cóż, chyba im to nie przeszkadza. Dobra, dziewczyny, przyszłyśmy tutaj gadać o Dimie i Blondie, czy zjeść przekąskę po treningu? Ice, cztery wegańskie sałatki dla nas. Cztery wegańskie sałatki. Ice, zimnej wody, daj szybko zimnej wody. Ice, daj nam szybko zimną wodę. Chłopaki, a wy co? Szybko, daj butelkę, cokolwiek nam daj. Tak, czy ktokolwiek ma pustą butelkę? Szybko, Smajlik potrzebuje zimnej wody. Szybko. Co się dzieje? A co tam się stało? Diana? Coś ze Smajlem? Dobra, dzięki, Ice. Chłopaki, co ze Smajlem? Idź na siłownię, to sama zobaczysz. Diana, coś się stało Smajlowi. Dziewczyny, idę tam. Te histeryczki tak biegną. Cicho, Kev, gdzie ona pobiegła? Jak to gdzie, Dima? Do Smajla. Daj mu wodę, szybciej. Co się stało, Smajl? Jak to, co się stało ze Smajlem? Powiedzielibyśmy ci, ale nie chcemy z tobą gadać. Smajl, Smajl! Smajl, wypij trochę zimnej wody. Wezwać nauczyciela Majka? Nie, nie wzywaj nauczyciela. Dziewczyny, czekajcie. Chłopaki, co mu się stało? Odrzuciłaś Smajla i potem poczuł się słabo. Nie sądziliśmy, że jest tak źle. Smajl, Smajl, to ja, Diana. Diana? Tak, tak, napij się wody. Oh my god, on ją naprawdę kocha. Ile miłości, ja też tak chcę. O, a co tutaj się dzieje? No co, chłopaki, wasz plan się powiódł? Dziewczyny, nie macie tu nic do roboty. Jesteście tutaj niepotrzebne. Wyjdźcie stąd. O, Diana pomaga Smajlowi, jakie to słodkie. O, chłopaki, ten plan był po prostu genialny. Stracił przytomność z powodu wielkiej miłości. Wynoście się. Diana, reanimuj mnie. Chłopaki, o czym one mówią? Słuchaj, Smajl, gdybyś tak głośno nie zapukał w szafki, może byśmy nic nie powiedziały. Jana i ja podsłuchałyśmy twoją rozmowę przy szafkach o twoim genialnym planie udawania, że Smajl źle się czuje, aby serce Diany się rozpłynęło. Smajl, co to znaczy? Chłopaki, nie spodziewałam się tego po was. Dziewczyny, idziemy stąd. Smajlik, i co teraz zrobimy? Bim bam bam, to chyba koniec, chłopaki. Ta Leila i Jana. Chłopaki, tylko Diana mogła się złapać na taki głupi pomysł. Powodzenia, chłopaki. Chłopaki, teraz naprawdę mi słabo. Dziewczyny, jak mogłam się na to złapać? Ale jestem głupia. Diana, my same się na to złapałyśmy. Też im uwierzyłyśmy. Smajlik to drań, po prostu drań. Jak mam z nim być w związku? Jak? Znowu zrobił mi psikusa. Jestem po prostu w szoku. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i czekajcie na nowe fajne odcinki. Pa, pa. Diana, mówiłam ci, że Smiley jest beznadziejny. Dziewczyny, słyszałyście? Mój mózg nie może tego znieść. Mam tego naprawdę dość. Chłopaki, nie mamy czasu na związki. Nie mogę tego znieść. Diana, rozumiecie? Króliczki rządzą. Króliczki są najlepsze.